Cześć, tym razem zabiorę Was na najdalej na północ wysuniętą część naszego miasta, koło widocznego po prawej stronie Fortu Piątek. Prowadzi do niego ogryskowa, substandardowa droga do rowerów, która właśnie teraz się kończy. Dalej jedziemy sobie jezdnią drogi technicznej, biegnącej wzdłuż ulicy Modlińskiej. Budujący nieopodal sklep spożywczy z jednej z sieci Inwestor dokonał pewnych zmian na tej jezdni i wprowadził kilka elementów infrastruktury rowerowej. Przyjrzyjmy się im bliżej. Po lewej widzimy jakiś przejazd, jakiś pas rowerowy. Skręcam w prawo, żeby sprawdzić, jak wygląda wylot z uliczki osiedlowej prowadzący tutaj do tej drogi technicznej. Oznakowanie, jak widać, jest prawidłowe. Mamy tutaj znak nakaz skrętu w prawo z tabliczką nie dotyczy rowerów. Czyli mogę skręcać w lewo. Zanim jednak to zrobię, zrobię sobie rundkę nieco dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda wjazd na ten piękny nowy pas ruchu dla rowerów. Jest kolejna tabliczka, gdzie nakaz skrętu, tym razem lewo, nie dotyczy rowerów. Zakaz wjazdu B2 również nie dotyczy rowerów. Jadę więc sobie prosto dalej pasem ruchu dla rowerzystów. Tutaj mamy przejazd dla rowerzystów, również jednokierunkowy, tak jak i ten pas. A tutaj kawałek drogi dla rowerów, który niestety na wlocie nie jest niczym oznakowany, za to jest oznakowany jej koniec znakiem C13A. Zawracam, żeby zobaczyć, czy tam gdzieś dalej, nieopodal tego sklepu, który niedługo pewnie będzie otwarty, coś się nowego pojawiło. Po lewej stronie widzicie znak B2, zakaz wjazdu na drogę dla rowerów, która jest jednokierunkowa dzięki temu. Jak już wspominałem, brakuje niestety oznaczenia na jej wlocie, nie wiadomo co to jest. Po prawej widzicie ten sklep, który jeszcze nie jest otwarty, ale już pewnie niedługo będzie. Jadę sobie dalej drogą techniczną. Zbliżam się do skrzyżowania z ulicą bodajże Aluzyjną. Skrzyżowanie. Tutaj jest taki przedept, który mógłby być wjazdem na przejazd rowerowy, no ale niestety nikt o tym nie pomyślał. Żeby więc przejechać przez to skrzyżowanie, należy pojechać kawałek dalej i sobie po prostu zawrócić. Jest czerwone światło, trzeba czekać raptem półtorej minuty z dwuminutowej fazy świateł, żeby móc przedostać się na drugą stronę. Po drugiej stronie widzicie sklep spożywczy innego inwestora, również sieciowy. Nie niemiecki, ale bodajże portugalski. Tam również skrzyżowanie zostało przebudowane przez właśnie inwestora tego tutaj akurat sklepu. No i zobaczcie, co my tu mamy. Przejazd rowerowy kończy się znakiem C13A, który mówi koniec drogi dla rowerów. Przejazd rowerowy nie jest drogą dla rowerów. Tu mamy coś, co wygląda jak kawałek drogi dla rowerów, ale nie jest nijak włączony do jezdni. Nie prowadzi donikąd, urywa się na chodniku, nie jest nijak oznaczony, nie wiadomo co to w ogóle jest. A przecież wystarczyłoby dogadać się jakoś z miastem, czy też z dzielnicą, bo to chyba do dzielnicy należy ta ulica, aby po prawej stronie z tego miejsca, tam gdzie widzicie tych ludzi spacerujących za chodnikiem po klepisku, żeby tam wybudować drogę dla rowerów prowadzącą do widocznego w oddali osiedla. Niestety, żadna droga dla rowerów nie powstała. Ludzie, jak jeździli po chodnikach, tak pewnie dalej będą to robili, bo boją się zbyt dużego natężenia ruchu w tym miejscu. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.